Dokładnie o godzinie 14:15 w sobotę 18 marca rozpoczął się mecz Dalinu Myślenice z Węgrzcami, inaugurujący wiosenną kolejkę czwartej ligi. Był to również swoisty sprawdzian formy biało-zielonych po zimowej przerwie. Drużyna Dalinu zaczęła atakować rywala już od pierwszych minut, choć ten również stwarzał bardzo groźne sytuacje pod bramką myślenickiej drużyny. W końcu po brawurowym podaniu Patryka Makuska Dawid Kałat pięknym strzałem umieścił piłkę w bramce drużyny z Węgrzc. W drugiej połowie Dalin nie zwalniał, a z kilku dogodnych sytuacji jedną wykorzystał Andrzej Biel, który po fantastycznym podaniu Jakuba Góreckiego pokonał golkipera gości. Kibice Dalinu zamarli, kiedy w 90 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Węgrzc, a ten skutecznie wykorzystał Rafał Dudka. Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek, na tablicy wyników widniało 2-1 dla Dalinu Myślenice. Tym samym biało-zieloni odnieśli pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu rundy wiosennej. O ocenę meczu zapytaliśmy trenera Dalinu Roberta Czopka. Dalin Myślenice, TS Węgrzce, 2-1 dla drużyny Dalinu. Fantastyczny początek tego sezonu wiosennego. Panie trenerze, ale nie było łatwo podczas tego meczu. Nie było łatwo, to jest trudna drużyna do gry. Drużyna bardzo dobrze zorganizowana, w sumie się bardzo trudno gra. I mająca kilku zawodników na wysokim poziomie. Mogliśmy ten mecz doścignąć na początku. Większą ilością bramek wtedy na pewno byłoby na nas spokojnie. Tak to na koniec była nerwówka niestety. Rozmawialiśmy po ostatnich sparingach, po tych wysoko wygranych, zwłaszcza z Gościbią, że naprawdę Dalin jest dobrze przygotowany, ale pan właśnie mówił, że pierwszy mecz pokaże, jak naprawdę będzie. No i czy ten mecz dzisiejszy pokazał to dobre przygotowanie? Pokaże pierwszych 5 spotkań, w jakim miejscu jesteśmy. Ciężko ocenić, jak jesteśmy przygotowani na tyle tego meczu. Tutaj wiatr troszkę nam przeszkadzał w rozwinięciu skrzydeł, dokładnie, całkowicie. Przy czym było widać, że tak lepiej chyba opodowaliśmy piłką, szybciej opodowaliśmy piłką przeciwnika. Zresztą wynik końcowy też to pokazał, że byliśmy troszeczkę lepsi. Jakieś plany na kolejny mecz, ta sama taktyka, czy jednak jakieś zmiany będą? Nie zmieniamy nic, chociaż mamy kilka, taktyki, bo mamy kilka osób, które pukają do składu, jak Pirch, jak Mistrz Oskar. Być może coś pozmieniamy, zobaczymy. 2 tygodnie mamy czasu na trening, zobaczymy, co czas pokaże. My gratulujemy serdecznie, no i kolejnych wygranych. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. O ocenę przygotowań poprosiliśmy również prezesa Dalinu, pana Andrzeja Talaga. Panie prezesie, no Dalin rozpoczął tą kolejkę naprawdę pozytywnym wynikiem, 2-1 z Węgrzcami. Trudny mecz, ale Dalin dał radę. No dał radę, prosowali na ten zwycięstwo dzisiaj. Przeprosowali cały sezon, cały okres przygotowawczy bardzo dobrze, to widać tutaj efekty. Mam nadzieję, że ta forma utrzyma się przez całą rundę. Na pewno kontuzje tam kilku zawodników, nie pozwoliły nam wystawić tego składu, może, który byśmy sobie życzyli, ale i tak uważam, że nie ma tutaj żadnych powodów do obaw. Mamy zespół, który liczy 20 kilka osób, bardzo dobry zespół. No i cieszymy się, że rozpoczęliśmy zwycięstwem. Żałujemy trochę, że nie udało się zapewnić kibicom tutaj możliwości oglądania na trybunach, ale myślę, że to był ostatni z tych meczów, które graliśmy na tym sztucznej nawierzchni. Teraz rozpoczyna się cykl treningów na nawierzchni trawiastej. No i Dalin do boju. Nie ukrywam, że nowy sponsor, jakby nowe nastroje w zespole, ja to też odczuwam, że Dalin jakby w odmienioną twarzą tutaj dzisiaj wyszedł na to boisko i tak naprawdę widać było nowego ducha w tej drużynie, takiego bojowego ducha. Znaczy sponsor na pewno jest i był potrzebny. Atmosfera w zespole jest bardzo dobra i to nie tylko z powodu sponsora, ale myślę, że taki stopień koleżeństwa wśród zawodników bardzo, bardzo się poprawił, co nas bardzo cieszy. Zaufanie między nimi i do zarządu i myślę, że tutaj na tej linii jest jak najlepszy klimat, także chcemy wszyscy pracować dalej dla dobra tego klubu. A sponsorzy mam nadzieję, że pójdą w ślad za tymi, którzy ostatnio do nas dołączyli, między innymi Jania Contraction z Patrykiem Janią na czele, także cieszymy się bardzo, że jest tutaj z nami i wspiera ten myśleński futbol, myśleński piłkę nożną związaną też z Dalinem, z tradycją 95-letnią. Zatem my życzymy kolejnych wygranych meczy, no i tak naprawdę tej atmosfery jak najdłużej, tej sympatycznej, dobrej atmosfery, taka jak teraz panuje. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejne mecze.